Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak Biały Dom zamienił się w Czerwony Kreml, no to nic dziwnego, tak? Komuniści dochodzą do władzy, to zawsze jest komunistyczna polityka, zamordyzm i cenzura. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często, w zasadzie zawsze są demonetyzowane. No pierwsza poprawka do konstytucji. Zabrania cenzurowania wolności słowa. No dlaczego tak jest? No Anglicy mieszkający w Ameryce, którzy w zasadzie zostali Amerykanami. Połowa ludzi, którzy podpisywała konstytucję, to się urodziła się w sumie w Anglii. Tam trochę było urodzonych w Ameryce, no ale to byli ludzie, którzy przyjechali do kolonii amerykańskich. No i dlaczego walczyli? Ciągle walczyli, dlatego że było opodatkowanie bez reprezentacji. Co to znaczyło? To znaczyło, że te kolonie musiały płacić podatki, czyli tam zbierali te pieniądze za wszystko, co tam było sprzedawane, kupowane i tak dalej. No różne te podatki. Nie było więcej niż 10%. Dzisiaj się płaci 20, 30, 40% i rewolucji nie ma. No ale wszyscy rewolucjoniści amerykańscy powiedzieli, jak nie mamy reprezentacji w parlamencie, nie ma żadnego człowieka z Ameryki, czyli kolonie nie znaczą nic politycznie, no to nie mogą znaczyć nic ekonomicznie. No i dlatego to takie hasło było, jak nie ma reprezentacji, no to nie ma podatkowania. No i teraz, dlaczego to jest ważne? No to jest ważne, że Amerykanie chcieli inaczej stworzyć całą tą Amerykę. Cały ta kolonie amerykańskie były zależne od parlamentu. Kolonie musiały mieć, powiedzmy, religię, tak? No wiadomo, że tam ten Henryk VIII czy XVIII z tymi 15 czy 12 żonami, no pogryźć się z papieżem, pogryźć się z katolicyzmem, później się rżnęli przez ładnych kilkadziesiąt lat. Te Elżbiety przychodziły, wychodziły, katoliczki, protestantki i tak dalej. Ale w każdym razie na dzień dzisiejszy król angielski jest papieżem kościoła anglikańskiego. No i wszyscy ci biskupi nie chcieli, żeby im głowy protestanci poobcinali, no to zgodzili się na ten anglikanizm. Także tutaj była duża sprawa właśnie z tym kościołem. No to w Ameryce powiedzieli, że jest wolność do wyznania. No w konstytucji dużo jest rzeczy na temat bezprawnego aresztowania, no bo to się działo za króla angielskiego. W nowych koloniach bardzo ważna sprawa jest sprawa posiadania broni, no bo to przez tego króla angielskiego i ten zamordyzm angielski obywatele amerykańscy mają prawo do posiadania broni i to była bardzo ważna sprawa. No ale najbardziej ważna sprawa, no to jest wolność słowa. Wolność słowa, no i w Ameryce w zasadzie no to wolność słowa nie jest do tego stopnia, że dzisiejsi komuniści mówią, że słowa nienawiści nie podlegają pod wolność słowa. No to łachudry komunistyczne jak zwykle zmieniają znaczenie słów, no bo dopóki słownictwo czy słowa nie nawołują do jakiegoś bezprawnego działania, na które są paragrafy, przepisy i tak dalej, no to można sobie mówić, co chce. No ale w Ameryce doszło do tego, że jeżeli ktoś nasika i nasra na flagę amerykańską, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś nasika i nasra na sześciokolorową, tęczową flagę homoseksualistów, no to jest przestępstwo. Do tego zostało doprowadzone. No ale do czego jeszcze bardziej zostało doprowadzone? No to jest to, że jest cenzura. Cenzura, która jest zabroniona właśnie w konstytucji. Cenzura jest zabroniona w konstytucji. Nie można cenzurować słowa. No i co jest najważniejsze jeszcze w tym, że rząd nie może używać trzecich, no rząd powiedzmy nie może mieć urzędu cenzury, tak jak w Polsce, nie wiem gdzie to tam, w Warszawie gdzieś chyba na Mysie to było za czasów komunistów i Jaruzelskiego i wszelakich tych czerwonych świn,
No to teraz czerwone świnie w Białym Domu, który zamienił się w Czerwony Kreml, no to one wykorzystują trzecie kompanie. Biały Dom jest takie ciekawe, że tam był przedstawiciel Flaherty, no i teraz jest bardzo dużo tych najróżniejszych tych odkryć internetowych, e-mailowych, te wszystkie poczta elektroniczna wyszła na wierzch. Musk ze swoim, przez to, że nabył wielką kompanię, no to teraz pokazuje, co tam się to wszystko działo na tych Twitterach, nie Twitterach, również na Facebookach, na WhatsAppach, na Google, na YouTube. No i okazuje się, że po prostu Biały Dom, komunistyczny Biały Dom to wysypywał e-maile i opieprzał Facebook, Google, YouTube, WhatsAppy i tak dalej, i tak dalej. I zastraszał. To jest wbrew konstytucji, wbrew normalnemu zrozumieniu tego, co demokracja pozwala, czego nie pozwala. No, bronią się, Biały Dom się broni i mówi, że to są prywatne kompanie i one działały bardzo chętnie i bez przymuszenia. No to jest jeden wielki wstyd, żeby właśnie biurokraci, żeby politycy, żeby komuniści w ten sposób mówili, żeby sobie myśleli, że ludzie się z tym zgodzą. No niestety wszystko pokazuje, że zmuszali. Stan Missouri i prokurator generalny z Missouri i dwóch ludzi cztery osoby zaskarżyły i są reprezentowani przez Związek Nowej Wolności Obywatelskiej. No i najważniejsze osoby w tym wszystkim, no to jest to, że Martin Kulldorff i Jay Battaglia, no to są fachowcy. To są fachowcy, oni są specjaliści medycyny, lekarze, oni są specjaliści od wirusów, od wirusologii. Przepraszam. No i oni mówili to, co 99% normalnych ludzi mówiło. Mówiło, że w zasadzie, jeżeli ktoś zachoruje, no to jeżeli zachoruje, no to i wytrwa, przetrwa, przeżyje i te wszystkie jego ciało przetrzyma, no to antyciała zostaną wyprodukowane, wtedy ciało jest silniejsze, no i w wypadku następnego zachorowania, no to ciało już ma te swoje antyciała. No bo co to jest szczepionka? Szczepionka, no to jest po prostu, to są zredukowane jakieś tam antyciała, jak w Polsce było dużo szczepionek, były szczepionki na gruźlicę. To też jest ciekawostka, że gruźlica została wyeliminowana w Ameryce tam w latach 40-tych, 50-tych. W Polsce no to jeszcze szczepili tam w latach 60-tych. No i te prądki Polacy mają ze sobą do tej pory. Tam wstrzykiwane były te martwe prądki gruźlicy, no ale my to wszystko nosimy sobie. Także jak w Ameryce robią badania na gruźlicę, to bardzo często, no w wielu wypadkach Polakom w wieku tam 50-60 lat, no tam lata temu, no to oczywiście młodsi, no to wychodziło, że są pozytywni. Tam z reguły ta służba medyczna reaguje z paniką, że ktoś ma gruźlicę, chcą reagować. No i jak ktoś nie wie, żeby powiedzieć, że to są po prostu odszczepionki, no to tam jest panika wśród lekarzy, ale jak się wytłumaczy, że miało się szczepionkę, no to robią dokładniejsze badania, no i wtedy wychodzi, że nie ma się gruźlicy, tylko nosi się te prądki. No ale to na tej samej zasadzie ta szczepionka na tego wirusa. No, problemem jest z wirusem, no to jest to, że to są modyfikowane białka. Chińczycy zrobili tę swoją kitajską wersję. No to jak oni robią? Biorą te wirusy, biorą jajka kurze, wszykują te wirusy, to się jakoś tam rozwija, później to wybierają. No i wszykują dopiero te osłabione takie
półżywe prądki jak gruźlicy, to wszystkie te wirusy. No i to jest jak, w jakiś tam sposób naturalne, nie jest genetycznie modyfikowane. Te wszystkie genetycznie modyfikowane szczepionki, no to są troszeczkę inaczej, no bo oni atakują te białka się zamieniają, później one z czymś reagują i tak dalej, także to jest cały skomplikowany łańcuch, który kosztował dziesiątki, setki milionów dolarów, które podatnik zapłacił, te wszystkie Johnsony, moderny, niemoderny, Pfizery, no to zarobiły miliardy na tym, no ale to właśnie z podatków podatnika, no ale dlatego to jest takie drogie. Ta efektywność całkowicie była skłamana. Dlaczego? No dlatego, że Pfizer wziął, jak to było zrobione, oni wzięli 20 tysięcy, mieli 40 tysięcy ochotników. 20 tysiącom dali po prostu cukierki, a 20 tysiącom zaszczepili. No i później się okazało, że z tych 20 tysięcy, no to 100 łaziło po ulicach, charkało, smarkało, tam łaziło pomiędzy innymi, zachorowało 100. A z tych 20 tysięcy, którzy dostali tą szczepionkę, no to zachorowało 5. No ale 100 na 20 tysięcy, czy 5 na 20 tysięcy, no to w zasadzie nie ma takiego wielkiego znaczenia. No ale dla tych łachudrów, fachowców, no to oni policzyli, że 100 podzielili przez 5, no to jest 1,20, czyli 95% efektywności. No i oni właśnie powiedzieli, że 20 razy więcej jest efektywne po szczepionce niż bez szczepionki. No i dlatego są takie liczby. Te wszystkie rzeczy, te debile, które robili, no to właśnie z tego wychodzi. Efektywność szczepionki jest 95%, no ale to jest 100 na 20 tysięcy albo 5 na 20 tysięcy. Nie dawali szczepionek młodym ludziom poniżej 18 roku, no bo to są szczepionki eksperymentalne i dzieci nie mogą być. Nie dawali nikomu ponad 60 lat, no bo to są szczepionki eksperymentalne. Jeżeli by ktoś umarł, no to byłyby problemy. No i tak właśnie zamęczyli. No i właśnie tych dwóch ludzi, Martin Kulldorff i Jay Bhattaradzia, oni tłumaczyli: ludzie, jak ktoś normalny zachoruje, jak ktoś normalny, no w sensie takim, że je mięso, że jest w wieku powiedzmy od 18 do 60 roku życia, no to w zasadzie nie ma nadwagi, nie ma ciśnienia, nie ma raka, nie ma tego, nie ma tamtego, taki średni, mniej więcej zdrowy człowiek, no to przeżywa w 1 na 100 tysięcy umiera, no ale trzeba pamiętać, że w Ameryce umiera 3 miliony ludzi, 10 tysięcy ludzi dzień w dzień umiera, także że nikt tych nadwyżek nie liczy. No ale o co chodzi? No chodzi o tę cenzurę, że ten Flaherty pisał do Facebooka i mówi: co wy mi tu, towarzyszu, robicie? Macie w zasadzie piłkę w waszych rękach, ale musicie grać, musicie robić wszystko, żeby wszystkie te informacje likwidować. Jeżeli ktoś pisze, że te szczepionki są niepotrzebne, no to likwidować. No i właśnie tych dwóch ludzi zlikwidowali. Zlikwidowali temu Martinowi Kulldorffowi i Jayowi Bhattaradzia. Zlikwidowali konta. Likwidowali wszystkie inne jakieś posty. Usuwali posty. Po prostu była komunistyczna czystka. Tam była jedna wielka czystka. Facebook też dostawał te listy, no to tam jeden z tych prezydentów odpowiadał. No nie podali nazwiska, kto to był, ale to właśnie ten prezydent mówi: tak, działamy, słuchamy Białego Domu, słuchamy Kremla, to musimy zlikwidować ten opór, no i musimy poprawić to, żeby społeczeństwo nie było takie sceptyczne. No czyli jedno wielkie fałszerstwo ze strony rządu komunistycznych demokratów, Bidena i jego ludzi w marcu, to się działo w 2021 roku.
w marcu wysyłał listy, no i mówi, tam muszą być jakieś plany, musicie to zrobić, musicie tą misinformację usuwać, musicie zachęcać do szczepienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było takie pranie mózgu na wielką skalę przez firmy prywatne, no i Facebook powiedział, tak, usuwamy strony, usuwamy grupy, usuwamy ludzi. Tak Flaherty w liście do WhatsApp jest popularny wśród cudzoziemców, no bo bardzo dużo ludzi, co ma WhatsApp, no to po prostu się komunikuje, czy tekstem, czy telefonicznie, w zasadzie za darmo, także to wśród emigrantów jest bardzo popularne, no i bardzo popularne jest wśród kolorowych, no wielu z nich jest też emigrantami, no i Biały Dom, Czerwony Dom, Kreml właśnie się bardzo denerwował, że te grupy emigracyjne są tak wpływowe i nie dają się zaszczepiać. No fakt jest faktem, że murzyni w Ameryce się bali strasznie szczepienia. No, dlaczego to się tak wzięło? To jest Tuskegee, tam w latach 1920-30 rząd zrobił tam badania w Mississippi. Było takie miasteczko, gdzie tam 60% ludzi miało syfilisa. No czarne miasteczko, tak, super czarne miasteczko. 60% ludzi miało syfilisa. No i rząd przyszedł, powiedział, będziemy was leczyć. No ale zrobił to samo, co Pfizer z badaniami. Dali połowie cukierki, a połowie te szczepionki. No i ta połowa, co dostała, ta placebo. No jak ja mówię cukierki, no to takie solankie tam placebo, czyli nieprawdziwe lecznicze. No i od tego czasu murzyni po prostu nie wierzą rządowi i do tej pory nie wierzą. Robią to samo właśnie z tymi szczepionkami. No ale Flaherty wszystkich opierniczał, wysyłał do każdego tego prywatnej instytucji. Opieprzył Google, opieprzył Yahoo, to powiedział, że nie monitorują nic, co ma jakikolwiek sprzeciw przeciwko COVID-owi. No i właśnie ten oni wszyscy mówili, że tak, że musimy to wszystko robić, żeby to poprawić. No oni używali Facebooki, WhatsAppy, YouTube, Google, to oni używali to, że tam jest po prostu jedna wielka informacja, no i używali, że pewne rzeczy, które są szokujące, to nie należą do tych platform, pewne rzeczy, które są alarmujące, nie należą tam, czyli pełna cenzura, pełne to zakłamanie, oszukaństwo, cały Biały Dom, ten Flaherty, no to pisał, że tego rodzaju działania, no to są obserwowane z najwyższego poziomu w Białym Domu, także Kreml komunistyczny patrzył na to wszystko. No i e-maile pokazują, że komuniści po prostu robili wszystko, co komuniści robią, no i nie ma się co dziwić. No najgorsze jest to, że Ministerstwo Sprawiedliwości się w to włączyło, w tym kłamstwie, Federalne Biuro Śledcze się włączyło, to Ministerstwo Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych też się w to włączyło. Jedno wielkie oszukaństwo, jedna wielka chucpa, no i mamy to, co mamy. No w zasadzie to trzeba ich wszystkich na pysk, wszystkich powywalać na pysk, no bo to, co oni zrobili, ale ludzie muszą się obudzić, no. Biały Dom zamienił się w jeden wielki czerwony Kreml. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na przeciwko tym bydlakom komunistycznym, przeciwko tym wszystkim, którzy w Białym Domu zastraszyli 300 milionów, no nie 300, połowę zastraszyli. Zastraszyli wszystkich, co głosowali na Trumpa. Wykurzyli Trumpa. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Jesteście winni tego, że w Białym Domu jest czerwony Kreml. Zdrowia dla normalnych.